Stawiam na jutro henny, bo mój odrost już po prostu straszy. Tym razem spróbuję dać czystą miksohennę na odrost, na resztę pójdzie kasja z mrożonki. Do tego pójdzie acerola, a tutaj mam napar. Stawiam na jutro henny, bo mój odrost już po prostu straszy. Tym razem spróbuję dać czystą miksohennę na odrost, na resztę pójdzie kasja z mrożonki. Do tego pójdzie acerola, a tutaj mam napar z lipy, rumianku i brzozy. Nie wiem w zasadzie, co ta brzoza daje. Podobno daje jakieś jaśniejsze refleksje, ja tego nie zauważyłam, ale jakoś fajnie mi pielęgnuje skalp ostatnio, więc daje do mojego hennowania. Tutaj widzicie acerolę właśnie. Ta moja acerola jest, szczerze mówiąc, słaba i zupełnie nie polecam tej firmy. Nie wiem, co to za firma. Everyday Superfood, tak to wygląda. To jest najsłabsza acerola, jaką do tej pory miałam, więc naprawdę nie polecam, lepiej kupić jakąś porządniejszą. A to jest astaksantyna, taka akwariowa. Niby pisze na niej food grade, ale ja bym tego nie jadła. Ale jeśli chodzi o zatrzymywanie ciemnienia, to u mnie się rzeczywiście fajnie sprawdza. Tylko oczywiście trzeba uważać, bo jeśli kupujemy coś z przeznaczeniem akwariowym, to warto zrobić próby alergiczne i tak dalej. Mi ona jakoś tam za dużo nie robi. Z drugiej strony, wiecie, myśląc o rybkach akwariowych, no to tam do nich przecież nie można nasypać jakiegoś syfu, bo sama też kiedyś miałam akwarium i wiem, jaki to jest mega delikatny ekosystem, więc wydaje mi się, że ona nie mogła być jakoś specjalnie mocno zabrudzona do tego stopnia, żeby mogła zrobić komuś krzywdę, ale ostrożności nigdy nie za wiele, nie? Jeszcze coś wam powiem, znalazłam w czeluściach mojej szafki hennę z pola henny z 2014 roku. Jest cała zamknięta, więc podejrzewam, że jest spokojnie do wykorzystania i mi tutaj jakoś specjalnie nie zapleśniała. Ciekawa jestem, jak taka henna bawi w wielu latach i na pewno spróbuję w najbliższym czasie położyć ją na chusteczkę, żeby zobaczyć tak naprawdę, jaka jest trwałość henny, jeśli chodzi o lata leżenie w szafce. Sorry za te plamy, ja tutaj często coś miksuję i po prostu mi się brudzi, nie jestem jakby... jakoś specjalnie nie dbam tutaj o porządek przy tej mojej szafce hennowej, może powinnam. Olałam jest oczywiście ciepły, a tutaj już przy rozmieszaniu widzę, że mam za mało płynu, więc teraz jeszcze trochę podleję. Na sitku warto porządnie wycisnąć łyżką, bo żeby z nich wszystkie dobrocie tutaj wyleciały nam do miski. Tutaj jeszcze widzicie dziką różę, której resztki miałam, więc wróciłam do tego naparu. Ale nie jest bardzo kwaśne, dlatego właśnie dokwaszałam jeszcze acerolą, jak widzieliście. Rozmieszałam na ile mi się dało. Te grudki to jest po prostu cukier, więc ja się tym za bardzo nie przejmuję po odstaniu. Powiedzieć, że grudki się wchłoną po odstaniu, więc nie ma co się nimi przejmować. Jeśli się przejmujecie, to się nie przejmujcie i po prostu odstawcie hennę, a jak po odstaniu ją przemieszajcie i zobaczycie, że grudki po prostu znikną. Teraz proszę wam opowiedzieć o hennie z amrą. Szykuję powoli jakiś film na YouTube na ten temat, ale zaczniemy tutaj. Więc bardzo często zobaczycie, że na rynku w różnych pudełkach hennowych, oprócz samej henny, znajdziecie też amlę. Amla po łacinie nazywa się bodajże Emblica officinalis, jeśli dobrze pamiętam. To jest taka roślinka podobna do agrestu, która rośnie w Indiach i jest dodawana do henny w celu zakwaszania tej henny, czyli po to, żebyście po prostu już jej nie musieli w domu zakwaszać. W takim pudełku znajdziecie amlę, która po prostu dla was tą robotę zrobi. Amla jest z jakiegoś powodu dodawana do henny w celu zakwaszania i żadne inne kwaśne dodatki nie są do henny dodawane gotowe już w pudełkach. Na przykład nie znajdziecie henny z acerolą albo z kwaskiem cytrynowym, znajdziecie po prostu hennę z amlą. Po prostu jakoś tak się utarło, że ta amla się do henny, do zakwaszania henny nadaje. Owszem, ona się nadaje do zakwaszania henny, ale nie zawsze. I czasami naprawdę warto sięgnąć po czystą hennę i samemu ją zakwasić czymś zupełnie innym, bo amla też sprawdzić przy trójskładnikowym hendigo, czyli kiedy mieszamy hennę z kasją i z indygo, żeby uzyskać jaśniejszy, cieplejszy brąz, ale nie taki ciepły jak z samej henny. I nie taki zimny jak w przypadku tego, bo jakby da nam podkład pod indygo czy pod hendigo na drugi etap. Właśnie już taki lekko oziębiony, bo takie rezultaty kolorystyczne amla ze sobą niesie. Henna z amlą sprawdzi się przede wszystkim wtedy, kiedy na przykład z tej henny chcemy samej ukręcić hendigo.
Zwykle zależy nam wtedy na kolorach zimnych i omla się świetnie sprawdzi właśnie w takich kombinacjach. Sprawdzi się też do henowania dwuetapowo. Się nadać w momencie, kiedy chcemy taki ciepły brąz trochę oziębić, troszeczkę poszarzyć, żeby nie był po prostu taki mocno jarzący się. Chociaż oczywiście nie ma co oczekiwać, że wyjdzie nam naprawdę taki jakiś zimna odmiana brązu, bo nie wyjdzie, bo nawet z amlą wyjdzie nam ciepły brąz. Henna z amlą w wielu wypadkach sprawdzi się też do budowania zimnych czerwieni z czystej henny, czyli po prostu nakładamy hennę warstwami, aż uzyskamy taką zimną czerwień, być może też później burgund i wiśnie. Nam się henna z amlą jak najbardziej sprawdzi u Hendigo. Tutaj też taka henna z amlą może nam się bardzo fajnie sprawdzić. Czego absolutnie się henna z amlą nie nadaje, to według mnie budowanie jasnych, mocnych, zdecydowanych rudości przy mieszaniu z kasją, dlatego że ona ten efekt wygłusza, poszarza, sprawia, że włosy po prostu z czasem mogą ściemnieć. Amla zawiera też garbniki, które właśnie same z siebie nadają ten taki szary, przyciszający efekt, który po prostu w momencie, kiedy budujemy rudości, nie będzie się nam sprawdzał. W przypadku wszystkich produktów w zasadzie odradzam Wam czytanie kolorów na pudełkach, bo to jest oczywiście w dużym związku z tym, co mamy na głowie, a pudełka nie biorą tego pod uwagę, po prostu piszą na tym, że coś tam jest czerwone, albo rude, albo miedziane, albo coś tam. No i niestety, ale może się okazać, że na naszych włosach wyjdzie to zupełnie inaczej. Ja wolę mieć hennę w postaci czystej i dobrać sobie do tego kwaśne dodatki, takie jakie mi konkretnie pasują, na konkretny jakiś kolor. Wtedy jakby mamy pełną kontrolę i pełen wybór, a nie jesteśmy zdani na to, co nam producent dosypał. Sprawdzi się też, jeśli chcemy budować z czystej henny ciepły brąz. Mimo że oczywiście amla oziębia, to nie do tego stopnia, żeby z czystej henny uzyskać zimniejsze brązy, ale może błotko już mi się odstało, bardzo fajnie puściło. To brązowe, co widzicie na wierzchu, to jest właśnie barwnik, a widzicie na łyżce to pomarańczowe, to jest barwnik. To właśnie znaczy, że henna nam fajnie puściła. Teraz to przemieszam i pokażę Wam, że już widzicie zresztą, że grudki się same wchłaniają i że nie ma za bardzo co się nimi stresować. I to idzie do butelki, mojej kochanej butelki, z której zawsze robię odrosty i nie wiem, co bym bez niej zrobiła. No i na głowę. Konsystencja na odrosty dla mnie, tak żeby dosięgnąć do wszystkich odrostów, to jest taka moja ulubiona. Też Wam polecam, jeśli macie problemy z dosięgnięciem do odrostów. Ja taką konsystencję nakładam na praktycznie prawie suche włosy i nic nie kapie i nie ma z nią żadnego problemu. Bardzo ładnie to wyszło. Normalnie takie sensoryczne wręcz. Bawić się taką mają.